Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Krzysztof Kornacki. Będę miał przyjemność poprowadzenia wykładu, który pozwoliłem sobie Państwa nazwać w taki sposób Zniewolenie umysłów polskie kino dokumentalne lat 70. I na początek mała uwaga. Otóż Państwa jesteśmy na festiwalu filmów fabularnych, prawda? W związku z tym nie powinno się tutaj pojawić coś takiego jak kino dokumentalne. To jak Państwo doskonale wiecie, to jest inny rodzaj kina, prawda? Nie wiem, obok animowanego, oświatowego, prawda? Czy eksperymentalnego. Niemniej jednak w tym roku wytwórnia filmów dokumentalnych i fabularnych, to fabularne dopiero później zostało dodane po jakimś czasie, obchodzi 70-lecie i prezentuje na tym festiwalu swoje najlepsze filmy. Państwo także będziecie mieli okazję po wykładzie obejrzeć taki zestaw, moim zdaniem świetny, naprawdę, świetnych filmów dokumentalnych i co jeszcze ważne, krótkich. Więc jak ktoś się będzie nudził, to bardzo szybko będzie miał tak w głowie, a to za chwileczkę minie, będzie następny film. W każdym razie, proszę Państwa, gorąco na ten pokaz oczywiście też zapraszam. Natomiast przypominam sobie, proszę Państwa, że w historii festiwalu w Gdyni był taki moment, gdzie to film dokumentalny był najważniejszy. Jeden film dokumentalny konkretnie. Pewnie Państwo wiecie, że w sierpniu 80 roku, prawda, wybuchły strajki w Gdańsku, podpisano 31 sierpnia porozumienia strajkowe i w tamtym czasie, kiedy trwały te rozmowy władz ze strajkującymi stoczniowcami, ekipa wytwórni filmów dokumentalnych kręciła słynny, później już słynny film, który się nazywał Robotnicy 80. I kilka dni po tym wydarzeniu, czyli po podpisaniu porozumień sierpniowych, kilkaset metrów od bramy stoczni, czyli tam taki budynek NOT-u w centrum koło dawnego hotelu Heweliusz. Tam, proszę Państwa, odbywał się festiwal. Festiwal filmów fabularnych właśnie. Wtedy jeszcze był w Gdańsku. On w Gdyni jest, proszę Państwa, dopiero 86 roku. I, proszę Państwa, tam pokazywano jeszcze dobrze niezmontowany, z kilku taśm, właśnie ten film Robotnicy 80. I wszyscy powszechnie mówili, że to był najważniejszy moment tego festiwalu, bo nagle można było zobaczyć to, czego nie można było pokazywać przez całe dzieje polskie. To znaczy prawdziwą politykę dziejącą się na naszych oczach. Tak? I wtedy wszyscy mówili, że najważniejszym jakby gwoździem tego programu był właśnie film dokumentalny. Więc powiedzmy, że nawiązuję do tej tradycji. Czemu, proszę Państwa, wybrałem kino lat 70. dokumentalne? Uważam, że jest najlepszy, najciekawsze. Bardzo ważne jest oczywiście kino lat 60., o czym napomknę i te filmy z lat 60. także Państwo będziecie mieli okazję obejrzeć, ale ja szczególnie sobie cenię, to może tak zróbmy, ja szczególnie sobie cenię kino lat 70., lubię o nim, lubię je oglądać, lubię o nim mówić. W związku z tym zaproponowałem ten temat, a że mało jest kina dokumentalnego w ramach akcji Filmoteka Szkolna, to myślę, że tutaj jakąś tam nadrobimy też zaległość. Przy okazji rzućcie Państwo uwagę na zdjęcie, które to jest. To jest zdjęcie, proszę Państwa, czy kadr z filmu Szpital Krzysztofa Kieślowskiego, 76 roku. I ja o nim jeszcze napomknę, o tym filmie. Film o lekarzach tak naprawdę film o braterstwie, o tym, że lekarze pomimo fatalnych warunków, te fatalne warunki Polski lat 70. będą wracać jako pewne motto, pomimo fatalnych warunków wykonują pracę, bo służą ludziom, tak? Właśnie w tym aspekcie braterstwa, ale to zdjęcie, proszę Państwa, przywołałem ze względu na to, że oni przyglądają się rentgenowi, czyli czemuś, czego nie widać. I proszę Państwa, trochę tak samo jest z kinem tej dokumentalnej lat 70. To znaczy, ono sobie postawiło ambicje, żeby pokazać to, czego nie widać, czyli świadomość ludzi. Wiecie Państwo, kino dokumentalne nie wejdzie do głowy, prawda? To jest ta specyfika kina w ogóle, że ono raczej filmuje to, co na zewnątrz, niż jak literatura, prawda, potrafi introspekcję wyrazić jakąś, prawda, czyjąś wewnętrzną. Natomiast tutaj znalazło sposoby na to, żeby zadać sobie pytanie, jaki jest stan umysłów Polaków. Tak? Czyli dokonać takiego rentgenu duszy, nie? Troszkę tych Polaków. Stąd to zdjęcie pozwoliłem sobie, proszę Państwa, tutaj przywołać. Na początek kilka słów o tym, jak się układała ta historia kina polskiego w naprawdę w telegraficznym, żołnierskim skrócie. Otóż, proszę Państwa, kino tuż po wojnie, nie wracam do kina przedwojennego. Zostawmy kino powojenne, to już zupełnie inna kinematografia była, więc tutaj tego się trzymajmy. Otóż, proszę Państwa, kino tuż po wojnie było różnorodne, tak? Były pierwsze sukcesy tego kina, nie było jeszcze takie, jakie będzie później, czyli stalinowskie. Znacie Państwo, prawda, tę postać i domyślacie się Państwo, jakie to mogło być kino dokumentalne lat stalinowskich, okresu stalinowskiego, czyli tego drugiego socrealizmu, bo ten nurt estetyczny, który się nazywał socrealizm, czyli stalinizm tak naprawdę na ekranie, to był nurt propagandowy, tak, perswazyjny. Tam się tymi dokumentami miało przekonać odbiorcę, że ma tak, a nie inaczej myśleć. Czasem nazywa się, proszę Państwa, ten nurt model retorycznym, więc ja sobie pozwoliłem, proszę Państwa, tak jak to w filmoznawstwie jest, retoryka, nie? Sztuka przekonywania, nie? Więc chodziło o to, żeby przekonać do nowej władzy. I to było, proszę Państwa, sporo lat, ale później, w okresie tak zwanej odwilży, czyli wtedy, kiedy Stalin umarł
I zaczęły te lody kruszyć się, to stąd to słowo odwilż, prawda? Kruszyć się te lody komunizmu i lody jakiejś takiej cenzury, to wtedy przez 2 lata pojawiła się taka czarna seria. Ja o niej też jeszcze napomknę. Zresztą będziecie Państwo mieli okazję obejrzeć film czarnej serii. On się będzie nazywał Warszawa 56, właśnie na tym, w tym zestawie. Czyli takie filmy, które potępiały to, co wcześniej w ogóle nie było dostrzegalne w okresie stalinizmu, czyli te różne patologie, na przykład to, że ludzie nie mają gdzie mieszkać, bo o tym jest film Warszawa 56, albo jeszcze inaczej, że mieszkają w fatalnych warunkach mieszkaniowych, w ruinach, tak na dobrą sprawę. Takich patologii w tym czarnym kinie było wiele, na przykład prostytucja, o której nikt nic nie mówił, wyludnianie się małych miasteczek, zagubienie młodzieży, która nie wie, co ze sobą zrobić, pijaństwo, chuligaństwo, było sporo takich patologii, ale w okresie stalinizmu nie można było o tym mówić, prawda, w filmie dokumentalnym, bo on prezentował taką wizję, wiecie Państwo, świata kolorowego, jasnego, propagandowego, nie? Jak ktoś chce przekonać, to nigdy przecież nie strzela sobie w stopę i nie mówi, o, jest źle, nie? Tylko przekonuje na siłę, że jest dobrze. Później, proszę Państwa, był czas na taką, na Polską Szkołę Dokumentu, o której powiem więcej, ponieważ to właśnie ten nasz bohater dzisiejszy, czyli kino nowej zmiany, jakby było w kontrze, nie? Do tego szkoły polskiej, Polskiej Szkoły Dokumentu, lub czasem się nazywają Szkołą Karabasza, Kazimierza Karabasza, niezwykle zasłużonej postaci dla polskiego kina dokumentalnego. O, można powiedzieć, że ci ludzie z kina nowej zmiany, o których będziemy mówili, prawie wszyscy z niego, nie? Z niego wszyscy, jak to się czasem mówi o wieszczach, nie? Tak, z Kazimierza Karabasza. I tutaj zmiana na dokument obserwacyjny, czyli nie narzucający tezę, ale pokazujący świat i mówiący, widzu, sam sobie zdecyduj, co chcesz myśleć o tym, co oglądasz. Tak? Natomiast, proszę Państwa, kino nowej zmiany to jest to, co nas interesuje i ono trochę się różniło od tych wcześniejszych, też od modeli dokumentalizmu. Tak jak Państwu mówiłem, będzie pokaz, który jakby pogłębi jeszcze te nasze dzisiejsze spotkanie. Właśnie Warszawa 56, czyli ten film czarnej serii. 3-4 filmy, proszę Państwa, Szkoły Karabasza, czyli tej z lat 60. Muzykanci, narodziny statku, płyną tratwy, to jest jajko. Świetne filmy, naprawdę. Ja gorąco polecam. I, proszę Państwa, Szkoła Podstawowa 7 Kobiet w Różnym Wieku i Egzamin Dojrzałości. Te 3 filmy są już z kina nowej zmiany i pogłębią to, o czym będziemy dzisiaj mówić. Czy ja będę na razie mówił, ale już się zakładam, że Państwo też możecie się włączać. Jakiś taki akcent interaktywny. Jeśli ktoś będzie miał jakieś pytanie, to śmiało proszę podnieść rękę. Proszę Państwa, kiedy się to zaczęło? Rzadko się tak zdarza, że jakiś nurt filmowy rodzi się tak wyraźnie, z przytupem można powiedzieć, nie? Znaczy, że jest jakaś impreza, na której się on rodzi. Akurat w wypadku, proszę Państwa, tego kina dokumentalnego Nowej Zmiany lat 70. on rzeczywiście narodził się konkretnie w konkretnym miejscu i konkretnym czasie. Na przełomie maja i czerwca 1971 roku. Zwykle jest tak, że te wszystkie nurty jakieś filmowe, to tam, nie wiem, jeden zrobi jeden film, po pół roku zrobi następny autor jeden film, kolejny zrobi film i wtedy nagle krytycy dostrzegają, a one są podobne do siebie te filmy, nie? A to chyba mamy nowy nurt. Nie? A jeszcze jak filmowcy nie chcą się wypowiadać, tylko mówią, a filmy się same niech bronią, prawda, ja nie mam nic do powiedzenia, no to jeszcze bardziej się sprawa komplikuje. W tym wypadku, proszę Państwa, mieliśmy do czynienia z wyraźną taką pokoleniową manifestacją, to znaczy na tym festiwalu pojawiły się takie filmy, które się właściwie wcześniej w takiej ilości nie pojawiały i sami twórcy filmowi powiedzieli, tak, mamy teraz nowy pomysł na kino. Tak? Jesteśmy nową generacją, która wchodzi do kina i mamy nowy pomysł na kino i mamy dość tego kina, które było wcześniej. Czyli wiecie Państwo, takie typowe, pokoleniowe, nie? Buntownicza identyfikacja. Nie? I to było, proszę Państwa, na 11. ogólnopolskim i 8. międzynarodowym, bo ten festiwal, który jest w Krakowie dokumentalnego kina, to on jest rzeczywiście polski, tam się przyznaje taki konkurs polski, jest i konkurs międzynarodowy. I wtedy był 11. ogólnopolski, a już 8. międzynarodowy festiwal filmów krótkometrażowych w Krakowie, jeden z najważniejszych festiwali kina dokumentalnego na świecie, bezwzględnie. Od 1961 roku, więc mający już tradycję ogromną. I proszę Państwa, i tam się właśnie pojawiła ta szkoła krakowska, no właśnie nazwa, jak się Państwo domyślacie, nie? Od Krakowa, nie? Dlatego tu pozwoliłem sobie, bo nie wiedziałem, jak to zilustrować, to sobie tu walnąłem sukiennicę, nie? Które Państwo kojarzycie, nie? Można by było co innego, ale tak mi wyszło, nie? I zobaczcie Państwo, na tym festiwalu Złotego Smoka, czyli w konkursie międzynarodowym, zdobyła Szkoła Podstawowa. Za chwileczkę Państwo ten film zobaczycie. Pomimo tego, że ona będzie w zestawie, to od tego filmu po prostu musimy zacząć, a myślę, że i tak sprawi Państwu przyjemność obejrzenie później jeszcze raz tego filmu. Mam taką nadzieję. I że się nie pomylę. A Złotego Lajkonika w konkursie polskim, film Na torach, a Srebrnego Lajkonika Korkociąg. Wszystkie te 3 filmy i kilka jeszcze innych, one się układały w nową manifestację jakby nowego patrzenia na świat poprzez dokument. Najważniejsze nazwiska, proszę Państwa, tego nurtu być może Państwu, przynajmniej części z Państwa niewiele powiedzą, ale warto może je zapamiętać, gdy się gdzieś pojawią w przestrzeni. Marek Piwowski, ten od Rejsu, nie wiem, czy Państwo kojarzycie, taki jest film Rejs, nie, to właśnie on. Tomasz Zygadło, to właśnie autor Szkoły Podstawowej. Krzysztof Kieślowski, no to nazwisko chyba nie jest nam zupełnie obce. Marcel Łoziński, Krzysztof Gradowski, Paweł Kędzierski i takie kreacyjne odmiany, o tym jeszcze wspomnę, Grzegorz Królikiewicz, Wojciech Wiszniewski, Michał Koterski, Michał Marek oczywiście. Proszę nie filmować tego, ścieram.
Marek Koterski, bo Michał Szczęsa to jest jego syn. Nie wiem, skąd mi tak wyszło. Pewnie dlatego, że już ojciec syna zdarta skóra, nie? I Bogdan Kosiński, trochę starszy. Zobaczcie Państwo, że te generacje to jest tak mniej więcej 400 roczniki, nie? Roczniki 40, nie? Czyli tacy, którzy dojrzewali w latach 60., nabywali wiedzy o Polsce w latach 60., zdobywali szlify filmowe oczywiście i w pewnym momencie zdali sobie sprawę, no, że muszą się już tak wypowiedzieć jako dorośli ludzie, nie? I rzeczywiście tak zrobili. Mają 20 kilka lat, 30 lat po prostu postanowili powiedzieć, a my o Polsce myślimy tak, a nie inaczej. Jak? To za chwileczkę, proszę Państwa, to zobaczycie. Ważne, proszę Państwa, do tego wszystkiego jest kontekst społeczno-polityczny. Kino, proszę Państwa, jest, można powiedzieć, najważniejszą ze sztuk, jak powiedział kiedyś taki komunista Andrzej Żdanow, przypisuje się to, przepraszam, Łunaczarski, przypisuje się to Leninowi, mylą mi się dzisiaj te imiona coraz bardziej, przypisuje się to Leninowi. Najważniejsze dla nas, czyli bolszewików, jest ta ze sztuk. Kino zawsze było kontrolowane, ponieważ jest najdroższym, nie? Najdroższą sztuką jest przemysłem, ale też najbardziej oddziaływającą na świadomość społeczną. W związku z tym cenzura w kinie jest najsilniejsza. W związku z tym polityka zawsze na kino wpływa. Poszczególne nurty w polskim kinie, w filmie fabularnym czy dokumentalnym, one w gruncie rzeczy idą równolegle z falami zmian politycznych. Jak się coś w Polsce zmieniało, na przykład po stalinizmie nagle przychodziła odwilż, to i kino mogło opowiadać bardziej otwarcie. Nigdy tak otwarcie zupełnie, no bo Polska PRL-owska, jak Państwo wiecie, nigdy nie była państwem demokratycznym, więc cenzura zawsze istniała. Ale można było powiedzieć więcej. Tak samo przynajmniej jak w kinie lat 70. Można było nagle powiedzieć więcej, bo przyszedł nowy sekretarz partii i powiedział, a teraz będzie trochę większa jawność, nie? No więc można było te filmy realizować. I tak samo przynajmniej jest z tym nurtem. On powstał jako reakcja na pewne wydarzenia polityczne, które nie tylko jak gdyby spowodowały, że to kino stało się bardziej otwarte, ale ono też wpłynęło na biografię tych samych reżyserów. Dla nich to były takie, wiecie Państwo, wydarzenia, jakby to powiedzieć, formatujące. Każdy z nas, proszę Państwa, w życiu ma jakieś takie wydarzenie formatujące. Zwykle dzisiaj to są takie jakieś indywidualne, nie? Że coś nam się tam zdarzyło, że odkryłem sobie jakiś talent i tak dalej, ale kiedyś właśnie w państwie autorytarnym to były często takie doświadczenia zbiorowe, nie? Że nagle, kurczę, człowiek budził się w innej Polsce. Tak było, proszę Państwa, z marcem 68. To dziwaczne wydarzenie, gdzie z jednej strony wygnano Żydów z Polski, z drugiej strony uderzono w polską kulturę, partyjniacy, a w trzeciej pałowano studentów, nie? Znaczy tych protest studentów właśnie w marcu 68 roku. Także uczestniczyli w tym procesie i procederze, czy w tych protestach, uczestniczyli także filmowcy, nie? Kończąc na przykład szkołę filmową, na przykład jak Krzysztof Kieślowski, jak zaangażowany także w politykę Marcel Łoziński. I to na nich wpłynęło, bo nagle zobaczyli, że to państwo, które jeszcze do tego roku, wydawało im się, że no można je zaakceptować, no taki socjalizm z ludzką twarzą, nie? Nagle okazało się, że to jest państwo znowu utrzymane tylko i wyłącznie pałką, nie? Policyjną albo robotniczą, bo robotników zagnano, żeby studentów bili. 68 rok, otworzył im oczy, tym młodym ludziom. A 70 jeszcze docisnął. 70 w grudniu, wiecie Państwo, nie? Co się zdarzyło na Wybrzeżu, nie? Masakra robotników, którzy walczyli o swoje prawa tuż po podwyżkach, tak? I nagle się okazało, że ta władza taka niby dobra, Gomułki, który rządzi od 56 roku, już taką dobrym wujkiem nie jest. I wtedy doszło, proszę Państwa, do zmiany sekretarza. Pierwszy sekretarz Edward Gierek i od 71 roku de facto on już rządzi i w 71 roku zaistniał festiwal w Krakowie. Tak? Zobaczcie Państwo, jak się te dwie rzeczy nałożyły. Nagle ci młodzi twórcy zdali sobie sprawę, że mogą opowiadać o świecie inaczej niż to wcześniej się opowiadało. Więc bardzo ważne są, proszę Państwa, te wydarzenia. Także coś takiego, nie chcę Państwa zanudzać tym kontekstem, ale dopowiedzmy jeszcze jedną rzecz. Wtedy funkcjonowało takie hasło wywiedzione właściwie z tytułu książki Świat nieprzedstawiony. To znaczy mówiono tytułem tej książki Kornhausera i Zagajewskiego, że świat, który jest pokazywany w PRL-u w różnych mediach, głównie telewizja, radio, prasa, nie? Że jest nieprzedstawiony. To znaczy on tak nie wygląda. No jak zawsze, proszę Państwa, w sztuce propagandowej. Propaganda nigdy nie pokazuje tego, jak jest, tylko jak ma być, nie? I że ten świat po prostu tak nie wygląda. To co jest zadaniem dokumentalisty? Dokumentalisty zwłaszcza, wiecie Państwo, to dokumentalista ma przede wszystkim obowiązek pokazywania, jaka jest rzeczywistość, bo twórca kina fabularnego może tworzyć fikcję, ale dokumentalista ma obowiązek pokazywania tego, jak jest. I teraz, żeby pokazać, jak jest, to trzeba pokazać prawdę, a nie na przykład uczestniczyć w jakichś właśnie pozorach, na przykład, nie wiem, otwarciach, wodowaniach statku, prawda, przecięciach wstęgi, pokazywania jakichś oficjeli partyjnych na kolejnych zjazdach. To nie jest Polska. Polska tak nie żyła. Polska żyła swoimi problemami, ale o nich nie można było mówić. I pierwsze, co sobie postawili na sztandarze, że tak powiem, twórcy filmowi właśnie z tego pokolenia, ci wymienieni,
po tych wydarzeniach 68-80 roku, które im pokazały, jak wygląda ta Polska tak naprawdę, i że trzeba po prostu walczyć teraz o sprawiedliwość i prawdę. I całe lata 70. to się uważa za okres społecznego protestu, który się zakończył, jak Państwo wiecie, najpierw był Komitet Obrony Robotników 76 rok, później papieża nam wybrano, który mocno ducha wsparł, przyjechał do Polski i zaraz potem wybuchła Solidarność. To jest właśnie ta cała dekada protestu. I twórcy filmowi się w ten protest swoimi kamerami wpisali bardzo dobrze. Więc proszę Państwa, ten świat nieprzedstawiony nagle musiał być przedstawiony. I Krzysztof Kieślowski zostawił takie wspomnienie. Jak się go pytano, jak się czuł jako jeden z liderów tego nurtu nowej zmiany, mówi coś takiego. Wtedy interesowało mnie wszystko, co można opisać za pomocą kamery dokumentalnej. Istniała konieczność, potrzeba, bardzo dla nas zresztą ekscytująca, opisania świata. Świat komunistyczny nie był opisany. Powiem inaczej, był opisany tak, jak powinien wyglądać, a nie tak, jak wyglądał naprawdę. My, było nas wielu, próbowaliśmy go opisać. Było to fascynujące, opisywać coś, co dotychczas nie było opisane. Jest to podobne do uczucia, które towarzyszy powołaniu do życia. To jest trochę tak, że jeśli coś nie jest opisane, właściwie nie istnieje. Jeśli zaczynamy opisywać, powołujemy w jakimś sensie do życia. Nie? Zresztą nawet stosowali taką frazę, taką trochę filozoficzną z Berkeleya, esse równa się percipi. Być znaczy być widzianym. To Berkeley kiedyś powiedział. Czyli jak nie pokażesz czegoś w kulturze, to tego nie ma. Jak nie zrobisz o tym filmu, to tego nie ma dla szerszej społeczności. Tego problemu po prostu nie ma. Czyli można powiedzieć, proszę Państwa, że Polska do tego momentu w jakimś stopniu, nie zupełnie, ale w niektórych rejonach była taką Polską fantasmatyczną. Niektórej właśnie nie, to jest taki fantazmat bardziej niż rzeczywistość. Więc to było ważne. Tak przy okazji jeszcze komentarz do tego zdjęcia, proszę Państwa, to jest oczywiście zdjęcie Zbyszka Godlewskiego, czyli Janka Wiśniewskiego, który w 70 roku, prawda, w Gdyni padł, jak to jest w piosence. Prawda? To był ten jedna z ikon tego strasznego momentu historii w polskiej, właśnie polskiej politycznej historii. I proszę Państwa, to był prawdziwy bunt. Grzegorz Królikiewicz, jeden z liderów, obok Kieślowskiego, później jeszcze Łoziński doszedł, tego nurtu, krzyczał, proszę Państwa, na festiwalu, tym właśnie, o którym Państwu mówiłem w 71 roku, takie słowa, przegryziemy Wam gardła. Nie? No dość, można powiedzieć, wampiryczne, nie? Stwierdzenie. Albo to Wy uczyliście nam z konformizmu. Do kogo on to mówił? Do swoich mistrzów, do tych z tej wcześniejszej szkoły dokumentalnej. Za chwilę powiem, czego oni ich uczyli. Uczyli ich bez wątpienia fachu, ale też specyficznego spojrzenia na świat. Oni się z takim spojrzeniem już nie godzili. Jak mówię, proszę Państwa, o Grzegorzu Królikiewiczu, tym człowieku tutaj, zawsze łysy był, nawet jak się urodził. To akurat nie jest dziwne, bo czasem się niektórzy rodzą łysi. Nie? Ja na przykład się urodziłem łysy, ale jak widać, nie zostało to na zawsze. Otóż, proszę Państwa, ten Grzegorz Królikiewicz, straszny raptus, choleryk. Jak z nim, kiedyś, jak był jeszcze młodszy, jak się z nim prowadziło, proszę Państwa, wywiad, to lepiej było uważać, tak? Bo mógł naprawdę odwinąć, nie? Ja pamiętam, raz prowadziłem, ale wyparłem to z pamięci, ktoś mi przypomniał, nawet jest nagrane gdzieś. Raz prowadziłem wywiad z Grzegorzem Królikiewiczem, nie? To właśnie nie dał mi dojść do głosu, nie? Jaki człowiek z magnetofonem w nosie, nie? Włącza się pytaniem i ja coś próbuję powiedzieć, dziękuję, odpadł. I w ogóle, i może dlatego wyparłem, przecież to mocno z pamięci, i tak mam pamięć jak rybka akwariowa, ale to jest inna sprawa. I ten Grzegorz Królikiewicz, proszę Państwa, tu macie Państwo przy okazji wystawę jego, ponieważ on zmarł niedawno i tu jest wystawa właśnie jego filmów. Jak będziecie Państwo mieli chwileczkę czasu, proszę rzucić okiem. Naprawdę bardzo interesująca postać. A czego uczyli ci nauczyciele, przeciwko czemu się buntowali ci młodzi? Otóż na przykład właśnie takiej, że dokumentalista musi cierpliwie obserwować. Stanąc kamerą, ten Karabasz i wcześniejszy, zobaczycie Państwo w filmie Muzykanci, który będzie pokazywany, o grupie muzyków tramwajarzy. Czyli cierpliwie obserwować, nie wchodzić w świat przedstawiony, tylko długo, długo obserwować i coś z niego wyniknie, wypłynie. A widz ma sam odpowiedzieć sobie, co to znaczy, jakie wyciągnie z tego znaczenia, czyli cierpliwa obserwacja, zewnętrzny opis, właśnie opisowe traktowanie środowisk, takie pokazywanie typowych bohaterów. Słowem, proszę Państwa, to było takie kino, jakby powiedzieć, takie troszkę powierzchowne. Znaczy, z jednej strony głębokie w opisie zachowań ludzi, ale jeśli chodzi o opisywanie świata, unikało jakiegoś postawienia jakiejś wyrazistej tezy. Unikało czasem interwencji. Coś się złego dzieje, to kino nie interweniuje, tylko pokazuje. Natomiast ci młodzi powiedzieli, nie, dla nas kamera jest teraz bronią, tak? My nie robimy filmy po to, żeby pokazywać świat, my robimy filmy po to, żeby zmieniać świat. Tak? Na tej zasadzie. A żeby zmienić świat, to czasem trzeba docisnąć, trzeba wyrazić tezę, trzeba być jak autor artykułu publicystycznego, tak? Wypowiedzieć, co się na ten temat świata, tego świata sądzi. Gdzie jest ta patologia ukryta, gdzie jest ten świat wcześniej niepokazany. Więc, proszę Państwa, zrezygnowali z takiej cierpliwej obserwacji na rzecz ataku.
interwencję, o tak byśmy powiedzieli. To jest taka poetyka interwencji. Zobaczycie zresztą Państwo za chwileczkę filmik, który pokażę. Już się zbliżamy do tego momentu, nie? Nagadałem już tyle, długi ten wstęp, ale trochę ten kontekst, proszę Państwa, trzeba zarysować. Właśnie taka poetyka cierpliwej obserwacji będzie w dwóch arcydziełach w ogóle generalnie. Muzykanci płyną tratwy. To Państwo zobaczycie. Naprawdę świetne filmy. A oni właśnie to odrzucali. Ale jednocześnie, jak Państwo zobaczycie, bardzo mocno korzystali z nauk nauczycieli. To znaczy, oni, to właśnie ci nauczyciele, takie między innymi jak Kazimierz Karabasz, nauczyli ich cierpliwej obserwacji, którą oni także wykorzystają do swojego kina, tylko w innym celu. Nauczą się pokazywać świat, ale trochę w innym celu niż tylko go pokazać. Czyli przez tą obserwację stanie się autentyczny, zresztą, żeby nie być głosownym, to za chwilę, to już chyba przesada, Kornacki, no dobra. Państwa, były trzy nurty, można powiedzieć, nurt rejestracji, nurt groteski, nurt kreacji. Z każdego z tych nurtów Państwu coś pokażę, więc za chwileczkę do tego wrócę. Nie? Nurt rejestracji, czyli taki bardziej bliski Karabasza. Nurt groteski, to wiecie Państwo, nie taki prześmiewczy, nie? Fragment Państwu pokażę. A nurt kreacyjny to takie filmy, które się w ogóle nawet z dokumentem nie kojarzą. Dokument może być taki? Zobaczycie Państwo za chwileczkę. Wrócę wtedy, proszę Państwa, do tych nazwisk. I zacznijmy, proszę Państwa, od tego filmu. Film Szkoła Podstawowa. Moim zdaniem jedno z pięciu arcydzieł polskiego kina dokumentalnego. Najlepszych. Państwo widzieliście, tak? Część z Państwa? Nie? Okej. Okay. Szkoła Podstawowa Tomasza Zygadło. Później stał się on właściwie raczej fabularzystą, realizował filmy fikcjonalne, ale na początek robił też kino dokumentalne i tutaj pokażę Państwu ten film. On trochę potrwa, to znaczy on potrwa jakieś 14 minut, tam 15, także przepraszam, jest dość długi, nie? Ale i tak w porównaniu z długim metrażem dacie Państwo radę, nie? Proszę Państwa, jak rozpoznajecie się Państwo w tym filmie, swoją szkołę? Czy jest tak samo u Państwa? Macie Państwo takie lekcje wychowawcze, gdzie Państwo oceniacie wszystkich? Tak? A pani nauczycielka na końcu mówi, wy go tak nie brońcie, prawda? Gdybym mogła, gdyby była jeszcze gorsza ocena, to jeszcze gorszą bym dała, niż, bo na Gannę, proszę Państwa, to wtedy było absolutnie zero, nie? Dół. Więc rozumiem, że nie, tak? Rozumiem, że trochę bardziej to cywilizowane. Podobał się Państwu ten film? A co najbardziej? Może kilka refleksji, proszę się podzielić. Proszę bardzo. No, jakby to było prawdziwe, te rozmowy nie były w żaden sposób wyreżyserowane. Dokładnie, tak. Obserwacje. Właśnie, dokładnie tak. Za chwileczkę jeszcze o tym powiem, ale proszę zobaczyć, ile nauczył ich Kazimierz Karabasz, nie? I jego koledzy. Nauczył ich obserwacji, nie? Chociaż ten film nie powstał tylko po to, żeby obserwować, tylko żeby coś powiedzieć o świecie, nie? Jakby tu widać, nie? Taką wyraźną tezę w tym filmie, nie? Za chwileczkę o tym jeszcze porozmawiamy. Czy coś jeszcze? Proszę bardzo. Tak. Nie mają za dużego pojęcia, tak? No to tak. Bardziej co odczuwają w tym momencie, tak? Ale poglądy całego, na tak. Całą rzeczywistość. To prawda, ale nie wiem, czy Państwo się zgodzicie, że są dość rozgarnięci, nie? Niezwykle, nie? Niezwykle dojrzali, prawda? To już się zmieniło. Tak. Tak, i bardzo dobrze mówią, prawda? No. Dzisiaj bardziej styl SMS-owy dominuje, nie? Z przystankami, nie? Znakami takimi przystankowymi, nie będę mówił jakimi, nie? Bo nie wypada, zresztą się nagrywa, nie? Proszę Państwa, tu może tak mi się wbiło. Proszę Państwa, po pierwsze proszę zobaczyć film kręcony po wydarzeniach grudnia 70 roku. Tam pojawia się, nie? Ta podwyżka, nie? W temat podwyżek. On sprowokował do buntu robotników, a to później zostało utopione we krwi. Więc mamy do czynienia, proszę Państwa, dokument bardzo na czasie. Te rozmowy były kręcone, jak można domniemywać, w grudniu i w styczniu 71 roku, w grudniu 70. W związku z tym, jak ten film pojawił się w maju w Krakowie, to on był niezwykle aktualny. Tak? On mówił po prostu o tym, czym żyła w tym czasie Polska. To tylko, że na poziomie szkoły, nie? Ale widać, że i do szkoły też te wszystkie wydarzenia trafiły, że nauczyciele też próbowali narzucić pewien właściwy pogląd na tą sprawę, jak mówi ta dziewczynka, prawda? Nie, wpierała im, że te podwyżki to w porządku. Nie? To po pierwsze, proszę Państwa. Po drugie, moje pytanie, czy tu mam do czynienia, proszę Państwa, z edukacją? Państwo wiecie, co jest edukacja. To jest z jednej strony oczywiście kształcenie tam wiedzy i widać po tym ostatnim chłopcu, nie, też nad wyraz rozwiniętym, chyba przyznacie Państwo, prawda, że jest mocno wyedukowany, nie? Chyba powiedziałbym nawet, że przeedukowany. Nie? Natomiast oprócz tego, jak Państwo wiecie, to jest też i wychowanie, tak? Czyli jakby tworzenie pewnego systemu wartości, kompetencji społecznych, których człowiek będzie musiał później, z których człowiek będzie musiał korzystać w swoim życiu. I teraz, proszę Państwa, czy mamy do czynienia z dobrą edukacją w tym filmie? Proszę bardzo. Dzieci się lepiej edukują same ze sobą. Tak jakby, no w grupie jednak bronią tamtego kolegi swojego, tak? Mm-hmm. A ta nauczycielka tak jakby starają no tak się jest. Zupełnie odwrotne,
Tak jest. Po pierwsze tak, scena z Grzesiem, proszę Państwa, jest sceną straszną, tak? No, to jest scena linczu, tak? Oni po prostu robią lincz na chłopaku, a później świadomie twórca przywołuje kolejną scenę, żeby pokazać, że to jest bardzo inteligentny, być może trochę niesforny, ale bardzo inteligentny, o szerokich horyzontach chłopak, który się jeszcze świetnie wypowiada. Znaczy, ma świetny styl wypowiedzi. W związku z tym, proszę Państwa, z czym mamy tutaj do czynienia? Po pierwsze z takim syndromem kozła ofiarnego, nie? Ktoś musi zawinić, że klasa jest gorsza niż była. No to znaleźliśmy kozła ofiarnego, prawda? A drugie, proszę Państwa, to jest nic innego jak taki proceder łamania charakteru, tak? Dopasowywania się do kolektywu. Jednostka jest zerem, jednostka bzdurą, jak mówił jeden ze znanych komunistycznych poetów. I tutaj to jest tak samo. Najważniejsze jest kolektyw, grupa, a jednostka nie może się z niej wybijać, nie może być inna. No więc tłamsi się tego młodego człowieka, tak? A uczestniczy w tym kto? Nauczyciel, który w tym momencie staje się po prostu tak naprawdę, proszę Państwa, no wysłannikiem, że tak powiem, systemu, tak? Tego systemu łamiącego kręgosłupy, totalitarnego, autorytarnego. Jak ja patrzę na tą nauczycielkę, to groza, dobrze, że ja nie trafiłem na taką, nie? Ja jednak już kształciłem się w latach 70., czyli trochę później i w 80., więc już trochę inaczej to wyglądało, proszę bardzo. Ja znam, nie wiem, kilkadziesiąt piosenek partyjnych i wojskowych. Tak, bo trzeba było się ich nauczyć. Partyjnych piosenek, proszę Państwa, trzeba było się nauczyć. Ja rzeczywiście teraz znam więcej partyjnych niż jakichś romantycznych, nie? Czy innych. Nie? To rzeczywiście tak jest, proszę Państwa. Czyli nie mamy, proszę Państwa, do czynienia z edukacją, tylko mamy do czynienia z łamaniem charakterów, z syndromem kozła ofiarnego, czyli z elementami jakby państwa autorytarnego, a oprócz tego także z uczeniem konformizmu. Zauważycie Państwo, nie? Jak oni rozmawiają ze sobą, nie? Tam, czy my możemy mówić prawdę, nie? Nie, lepiej sprytni uczniowie robią tak, prawda, że swoje myślą, a co innego mówią. Przecież to jest uczenie konformizmu, nie? Ewidentnie, nie? Dwójmyślenia, tak? Dwójmyślenia, konformizmu, dopasowania się do sytuacji, no ale taki był klimat społeczny PRL-u, prawda? Że nie można było mówić prawdy, jeśli nie chciało się sobie zaszkodzić. Wolność wypowiedzi była ostatnią rzeczą, na którą można było sobie pozwolić, także w szkole. Oczywiście, proszę Państwa, to pewnie jest przerysowane. To wybrał twórca takie, co bardziej... Witam, dzień dobry. No, się parę minut panko spóźnił, także spokojnie. No. Wybrał twórca takie, co bardziej smaczne elementy, ale jednak. Proszę Państwa, na co też bardziej będę chciał zwrócić uwagę. Zauważcie Państwo, jaka jest konstrukcja tego filmu, czyli jak on się rozkłada, jakie są elementy, jakie są relacje pomiędzy elementami. Jak się film zaczyna i kończy? Wywiadem, prawda? Z dwoma chłopcami, jeden młodszy, drugi starszy, to nie jest ten sam, tutaj pani Maria pytała, to nie jest ten sam, chociaż twórcy zależało na tym, żeby byli trochę do siebie podobni, tak? Żeby jak gdyby zasugerować, kręcony był przecież krótko dość ten film, ale żeby jakby zasugerować upływ czasu, nie? Że z tego małego chłopca wyszło coś takiego. I teraz, proszę Państwa, jeśli porównacie Państwo tych dwóch chłopczyka małego i już młodzieńca, to jakie to porównanie jest? Co Państwu przychodzi do głowy? Czy to pozytywne, czy? Bardzo jest, oczywiście ma dużą wiedzę ten człowiek, nie? Ten pokazywany na końcu, ale jakby był przytłoczony tym bagażem wiedzy. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, jak on ciężko, nerwowo oddycha, nie? Proszę bardzo. Tak, ale ten pierwszy jest z uśmiechem, to tak właśnie, nie? Czego się najbardziej boisz? Chyba pasa tatusia, ale tylko, że tatuś nie ma pasa, nie? Więc proszę bardzo. Kreatywność uczy nas myślenia takiego jednym formatem. Formatem naukowym, nie? Empirycznym. Zobaczcie Państwo, ten chłopak mówi coś o duchach, nie? Mówi, gdyby były, nie? On jest już takim typowym produktem, wiecie Państwo, nauki. Komuniści byli bardzo precyzyjni naukowi. Oni nie wierzyli, proszę Państwa, w cokolwiek innego niż materia i nauka, tak? I empiria. A ten młody chłopak na początku, a kto stworzył to wszystko? No chyba Pan Jezus, nie? Mówi jeszcze takim, z taką religijną, w każdym razie, no ma szersze horyzonty, nie? Znaczy, może wierzyć w Pana Boga, ale może równie dobrze uczyć się matematyki, no ma jakby takie szersze horyzonty. A ten na końcu, chociaż wybija tam od czasu do czasu takie pragnienie powiedzenia czegoś, co byłoby, wykraczało poza ten taki scjentyzm, wiecie Pani, taką naukowość, to on jednak mocno się tego trzyma. Jakby ta, już daje Pani ten głos, jakby go ta, naprawdę mnie najbardziej, proszę Państwa, boli, jak on oddycha ciężko, jakby go ta wiedza przytłaczała. Tak, nie? Łapie oddech ciężko, nie? Jakby znowu się sprawdzał, bo ktoś nagrywa z nim wywiad, nie? A ten mały chłopiec opowiada sympatycznie, on jest jeszcze w takim wieku. Zobaczcie Państwo, jakby produkt systemu, nie? Wchodzi na wejściu i na wyjściu wychodzi taki, nie? Proszę bardzo. Nagle mówi o tym wybuchu, o
tak. tej materii, ale jakby widać to, że on po prostu nawet nie wie, co on... Nie przeżył, nie? Tak. Nie przeszło to, nie przegryzło się w jego wnętrzu, tak? Czyli to nie jest jego, tylko to jest jakby narzucone z zewnątrz. W przeciwieństwie do tego małego chłopca, który no taki jest radosny, spontaniczny, prawda? Trochę taki jeszcze magiczny, nie? Dzieci tak trochę magią myślą, nie? I super, nie? Zobaczcie Państwo, że są dwie ramy. Następna to jest muzyczna taka, gdzie się pokazuje małe dzieciaczki, nie? No taka rozkoszna scena, nie? Z taką muzyką. I przedostatnia to jest z kolei ten taniec, nie? I proszę Państwa, małe twarzyczki, piękne, jeszcze takie ufne, z językiem, prawda, cały czas coś to robiące, spontaniczne. I ci, którzy co? Jak proszę Państwa, odczytujemy tę przedostatnią scenę? Marionetki. Musicie tańczyć tak, jak wam gramy. A jedna tam stoi z boku, zresztą specjalnie postawiona, nie? Żeby tu z tego montażu, z tego zestawienia tych dwóch elementów wyszła pewna myśl, nie? Która jest jakby, no nie pasuje do grupy, znowu taka odrzucona, nie? Jakaś ostracyzm. Natomiast wszyscy sobie tańczą w myśl, a jak się ktoś pomyli, to zaraz musi się dopasować, nie? Niby przygotowanie przez do jakichś zakończenia pewnie szkoły, nie? Czegoś takiego, ale jak na to patrzymy po całym filmie, to już trochę delikatnie grozą wieje, nie? Na zasadzie... No, jak wyjdziemy, to będziemy wszyscy marionetkami, będziemy machać na 1 maja, bo tak nam każą nauczyciele. Nie? Więc proszę Państwa, w tym sensie jest to no, obraz nieciekawy, nie? Ze wstrząsającą sceną rzeczywiście linczu na Grzegorzu. Powiedzieć wstrząsającą, niby przesadzam, ale proszę Państwa, przecież to na takiego młodego chłopaka musiało wpłynąć, tak? No, to, co robiono z jego umysłem. Nie? Ostatecznie, proszę Państwa, to co najważniejsze mamy, już abstrahuję, proszę Państwa, od naszych ewentualnych religijnych poglądów, no to to, co tutaj mamy, nie? To, co nas kształtuje. I ten chłopak na pewno, ale dobrze się broni, nie? Na szczęście widać, że jest taki silny wewnętrznie ten Grzesiu, nie? Zresztą też dość duży, więc jak będzie trzeba, pójdzie taranem, nie? Właśnie, proszę Państwa, to dwie środkowe ramy. Znacie Państwo, że takie słowo synekdocha, część za całość, nie? To jest taki rodzaj... Tak, to jest taki rodzaj przenośni, jak gdyby, proszę Państwa, gdzie opowiada się o małej rzeczy, a tak naprawdę doskonale wiemy, że to jest, że ma ogarnąć znaczeniami dużo większą rzecz. Przecież jak oglądacie Państwo szkoła podstawowa, to ktoś powiedział, że wystarczy zmienić jedno słowo ze szkoła na dy, szkoda podstawowa, nie? To jest film o szkodzie podstawowej, czyli o tym, co się robi z uczniami, jak się szkodzi w państwie autorytarnym, wychowując konformistycznego obywatela. Zabijając mu wolność myślenia w nim. Ale, proszę Państwa, często, to jest od razu, proszę Państwa, powiem taką cechę tego kina nowej zmiany, często właśnie wykorzystywany jakiś film, którego akcja działa się w jakimś środowisku, na przykład robotników, czy na przykład jakichś inżynierów i tak dalej, nie po to, żeby opowiedzieć tylko o tym środowisku, w tym wypadku o szkole podstawowej, nie? No? Tylko powiedzieć w ogóle o całej Polsce. Bo proszę Państwa, my to oglądamy, to niby dotyczy dzieci, ale przecież tak samo zachowywali się wszyscy wtedy Polacy w oficjalnych sytuacjach. Jak trzeba było, to znajdowali sobie kozła ofiarnego i go gnoili. Jak trzeba było, to milczeli, co jedno myśleli, drugie mówili, dwójmyślenie, tak? Zachowali się konformistycznie. Proszę Państwa, ten film opowiada o szkole, a tak naprawdę, jak często przekonywali, opowiada o całej Polsce. Tylko, że oni nie mogli opowiedzieć o całej Polsce, bo jednak cenzura wciąż była, to brali taki mały ślad, wiecie Państwo, nie? Rzeczywistości, mały wycinek, i robili o niej dokładny film i nagle okazywało się, że w tym małym wycinku rzeczywistości, w tych relacjach społecznych dokładnie działają te same mechanizmy, co na przykład na wyższym poziomie, nie? Nie są pocieszające. Więc szkoła podstawowa tak naprawdę, proszę Państwa, jest o Polsce przełomu lat 70-71. O relacjach międzyludzkich. O tym, że ludzie milkną, gdy mu trzeba powiedzieć prawdę. O tym, że oni o nie walczą. O tym, że się, tak jak powiedziałem, wykorzystuje kogoś i robi się z niego koza ofiarnego. No, o tym, że się łamie charaktery. O tym jest ten film. I nie można go czytać tylko i wyłącznie jako portret szkoły. Trzeba widzieć szerzej, tak samo jak inne, proszę Państwa, filmy. I co jeszcze ważne, proszę Państwa, teraz bym chciał troszeczkę powiedzieć też o estetyce tego filmu, znaczy jak on został zrealizowany, nie? Tak jakby stylu, o tym, jak dokumentaliści podeszli do swojego materiału, do tej szkoły. I proszę Państwa, to co jest, znowu powiem rzecz, którą później podsumuję, to co jest wielką siłą nowej zmiany szkoły krakowskiej, to, że ona nie jest jednolita, to znaczy ona wykorzystuje różne metody, żeby pokazać tą swoją prawdę, żeby wywołać w widzu jakąś reakcję. Zobaczcie Państwo, jak Państwo macie kamerę, to możecie Państwo na przykład, nie wiem, myślicie sobie Państwo, że zrobicie film, nie wiem, o Pani na przykład, nie? Chcę zrobić film o Pani, przepraszam, że się tak czepiłem, nie? No, to o Pani może być, nie? Ale to o Paniach. O, żeby było tak, żeby Pani się nie czuły tak napiętnowane, to dwie, nie? No, nie wiadomo, na którą się rozkłada i na którą patrzę, nie? Będę patrzył, powiedz. Otóż, proszę Państwa, chcę zrobić na przykład film o Pani
biorę kamerę i jak to mogę zrobić? Mogę podejść do pani i pani zapytać, nie? O różne rzeczy. Tak? Jakaś prawda o pani będzie z tego wynikała. Raczej pani autokracji, nie? Ja zadam pytanie, a pani będzie chciała usłyszeć to, co pani chce usłyszeć, nie? Dalej, mogę też zrobić film o pani w taki sposób, że ukryje się gdzieś tutaj, prawda? Za tym. Będzie widać? Ukryje się i za tego będę panią filmował, nie? Pani nie widzi kamery i pani się wtedy naturalnie zachowuje w jakichś sytuacjach, zwłaszcza w sytuacjach społecznych, prawda? Gdzie się z kimś rozmawia i tak dalej, i tak dalej. Mogę też zrobić w taki sposób, że kręcę, tak, tu se stoję, nakręcę panią, a później dodam komentarz, nie? Nie? Na montażu, nie? Ona jest taka i taka, nie? A ona jeszcze lepsza, nie? Coś takiego. No jakiś komentarz. Zobaczcie państwo, to są trzy różne metody, nie? Trzy różne metody zrobienia filmu o tej samej, o tych samych osobach, o tej samej osobie. I kiedy mówię, państwo, o różnorodności metod pokazywania świata, to właśnie kino nowej zmiany to zrobiło. I teraz chcę państwu to pokazać na materiale. Zobaczcie państwo, po pierwsze, mamy do czynienia z modelem obserwacyjnym. Sami państwo to zauważyliście, tą obserwację, prawda? Jak autentyczne są te wypowiedzi. A czy wyobrażacie sobie państwo, że te wypowiedzi były autentyczne, gdyby ktoś podszedł z kamerą, nie, jak na weselu czasem, nie, podchodzą, nie, i powiedzcie coś dla młodej pary, nie, i wtedy się człowiek spina, kurka, jak gumą dweka i żyjcie szczęśliwie, bez sensu. Co trzeba zrobić? Nie wchodzić kamerą w butach w rzeczywistość, ukryć się gdzieś. Może być nawet tak, że ci, którzy są filmowani, wiedzą o tym, że są filmowani, ale sytuacja, w której uczestniczą, jest o tyle silniejsza emocjonalnie, że zapominają o tym. Tak było z tym Grzesiem. Oni doskonale wiedzieli, że są filmowani, ci młodzi ludzie, tak? Tylko byli filmowani gdzieś daleko spod szafy, na transfokatorem, wiecie państwo, nie? Takim zoomem, nie? Żeby kamera stała tam, ale żeby jednocześnie ostrość móc zachować. Jedna osoba kręcąca, jeden dźwiękowiec, i jak się rozkręciła afera, a oni już takich afer mieli wiele, to oni zapomnieli, że tam jest ten, nie? Bo ta sytuacja społeczna wzięła jakby górę. Czyli oni nagle stali się autentyczni, zaczęli mówić tak, jak na co dzień mówią, bo są obserwowani. Albo na przykład, gdy tam tańczą, też są obserwowani, nie? Gdy mówią pod tym, tutaj było to trochę zainscenizowane, zresztą państwo wiecie, gdy mówią o tych dzieciach, nie, że kim chciałabyś być, czy chłopcem, czy tam, czy mężem, czy żoną, prawda, nie, kto ci się podoba, tak, skąd są dzieci, no, ten taki wątek, państwa, trochę mało słyszalny, ale to o tym to jest, też z daleka kamera, nie, i poprosił realizator, żeby oni porozmawiali na ten temat, nie, ale kamera była z daleka. I wyzwala się wtedy jakiś autentyzm, bo nie ma tej nachalności kamery, która wchodzi ci, wjeżdża ci w twarz. Ale, jak państwo zauważyliście, to nie wszystko. To jest metoda obserwacyjna. I świetnie ich nauczył Kazimierz Harabasz, jak zrobić, żeby rzeczywistość wróciła do stanu poprzedniego. Tak na marginesie, proszę państwa, jest taki jeden z moich ulubionych filmów Być mieć Nikolasa Filberta o przedszkolakach, nie? I teraz, państwa, on jest niezwykle autentyczny w reakcjach tych przedszkolaków, ale wtedy, kiedy reżyser do nich przyjechał, to oni wszyscy co robili? No, gapili się cały czas w kamerę, nie? Przychodzili do wujka Filiberta, o, kamerę, głaskali i tak dalej. On nie mógł niczego dobrze nakręcić, bo oni cały czas się gapili w kamerę. No więc co trzeba było zrobić? Kilka miesięcy tam przyjeżdżał. Najpierw z kamerą, żeby ich zaznajomić z kamerą. Mówił im, tu jakieś światełko, to znaczy, że się kręci. A, jest światełko. To jak kręcił takie zdjęcia jeszcze nie takie stuprocentowe, tylko na zasadzie jeszcze rozpędu, to oni, o, kręci się, o, jesteśmy kręceni, bo światełko się świeci, nie? I w pewnym momencie, jak on zaczął przyjeżdżać kilka miesięcy, to oni poczuli, że on jest taką jak paprotka trochę, nie? No, że już się znudzili. No ile można, kurka, oglądać wujka Filiberta, nie? Nie za długo. I on jeszcze na dodatek, kiedy oni już byli zmęczeni jego ciągłą obecnością i kiedy on wiedział, że oni już nie będą się nim zajmować, tylko znowu wrócą do swoich zabaw i różnych reakcji, on wtedy jeszcze wyłączył światełko, nie? Żeby nie było tego, i kręcił. I kurka, taki film jest autentyczny w tych zachowaniach młodych tych dzieci. Trzeba umieć znać metody, które spowodują, że ingerencja kamery w profilmową rzeczywistość spowoduje, że później z powrotem ona wróci do takiego stanu, jakby kamery nie było. Tak? To nie jest proste, państwo. To, o czym państwo doskonale wiecie. Nakręcić film obserwacyjny, dokumentalny, to jest wielka sztuka. Ale jeśli sytuacja społeczna, jak na przykład na meczu, nie, jest silniejsza emocjonalnie niż kręcę zdjęcia, jak się państwo zachowujecie na meczu? Ktoś myśli o tym, że ktoś go kręci? Jezu, tu mu leci piana z ust, nie, tu kręci, a jeszcze często kamera później to niechcąco pokaże na meczu, nie? O Jezu, jakaś szara, nie? Ale byłem wtedy w emocji, nie? Byłem w emocji, więc nie myślałem o kamerze, a kamera jest strasznie ingerująca w rzeczywistość, nie? To jest jedna z najmocniejszych broni. I tutaj ten Karabasz i reszta nauczyli tych młodych ludzi obserwować, co zrobić, żeby to, co oglądamy, było autentyczne. Ale oprócz tego jest inna metoda, proszę państwa, zauważycie państwo ją.
tak zwana interaktywna, gadające głowy, nie? Wtedy ten, kto jest filmowany, wie przecież, że jest filmowany, nie? Może powiedzieć, co chce, nie? Może mieć kontrolę nad sobą. Ale to też jest ważne. To gadanie też jest ważne. Co, jak ludzie czasem próbują udawać, będąc nieautentycznymi, co mają do powiedzenia na temat świata, to jest jeden z rejestrów rzeczywistości. Jak Państwo wiecie, rzeczywistość nie opiera się tylko na tym, co widać, ale także na tym, co słychać. I tej metodyczce też musieli się nauczyć. I to nie jest ta sama metoda przeniesienia kina dokumentalnego. To się czasem mówi, że to jest metoda interaktywna, to znaczy, że nawiązuje relacje, prawda, z tym, kogo przepytuje. Jest to coś takiego przeniesienia w tym filmie? Jest, nie? Na początku wywiad, Grzesiu mówiący do kamery wprost, na końcu wywiad, nie? A znak zapytania, co to znaczy model retoryczny? Jaki to jest dokument retoryczny? Mówiłem Państwu taki perswazyjny, nie? Propagandowy, nie? Zwykle kojarzony jest z tą sytuacją, kiedy kręci się zdjęcie, a później podkłada się komentarz, nie? Jak w kronice filmowej. Jak ja życzę Państwu, nie? Gdzie właściwie nie obraz jest ważny, tylko to, co się o nim mówi. To obraz decyduje o znaczeniach. Jak ja mam myśleć? Tutaj tego nie ma, proszę Państwa, ale proszę zobaczyć, że przy pomocy montażu niektórych ujęć twórca wyraźnie nam sugeruje, co mamy myśleć o tym świecie. Przy pomocy tej ramy, nie? Chłopiec na wejściu, chłopiec na wyjściu. Przy pomocy tej dziewczynki, którą tam wstawił, która stoi z boku, prawda? Biedna. Jak nie jesteś z nami, to jakby przeciw nam, tak? Jesteś taka zabiedzona. Jak nie będziesz w naszej grupie, to na pewno szczęścia nie osiągniesz, nie? Na tej zasadzie. Przez montaż można także wyrazić myśl. Własną ideę. I ten film, proszę Państwa, proszę zobaczyć, jakby realizuje trzy różne metody. Nie jest ani obserwacyjny, ani gadającą głową, bo kojarzycie Państwo te dokumenty, nie? Gadające głowy, nie? Najczęściej historyczne, nie? Gdzie się... strasznie nudne, kurka. Gdzie ludzie się wypowiadają na temat świata. I trzecie, taki, gdzie się narzuca pewną myśl. Okej. Chcę pokazać Państwu jeszcze jeden film. Króciutki, na szczęście, 5 minut. Tutaj pan Robert się denerwuje, nie? Że tu filmów pokazuje, nie? Filmy nagrają, nie? Okej. Film, proszę Państwa, drugiego mistrza kina nowej zmiany, Marcela Łozińskiego. Tego można naprawdę, proszę Państwa, nazwać mistrzem nowej zmiany i kina dokumentalnego, ponieważ on pozostał na całe życie wierny kinu dokumentalnemu. O ile Krzysztof Kieślowski, Marek Piwowski, Tomasz Zygadło poszli w film fabularny, o tyle Marcel Łoziński do dziś robi tylko i wyłącznie filmy dokumentalne, bo uważa, że to jest najlepszy rodzaj kina. Film, proszę Państwa, nosi tytuł Król. Pokażę Państwu o tym człowieku z twarzy podobnym do nikogo tutaj. Niestety nie jest to tak ciekawy moim zdaniem film jak tamten, ale chcę na jedną rzecz zwrócić uwagę. Na szczęście jest krótki, 5-minutowy, więc nie zdążycie się Państwo, mam nadzieję, znudzić. Ponieważ, jeszcze dopowiem, kino nowej zmiany lubiło także robić tak zwane portrety dokumentalne, czyli o jednostkach, nie o szkole, ale także o jednostkach. Ale czy na pewno osiągało inny efekt? Za chwilę się Państwo, znaczeniowy efekt, za chwilę się Państwo przekonacie. Okej, proszę Państwa. To oczywiście ten bohater nie jest tak fascynujący jak Grzesiu. Nie ma wątpliwości. A nie, to nie to. Nie jest tak fascynujący, ale to jest krótki film, dlatego go pokazałem, bo możecie Państwo spokojnie o podobnej tematyce obejrzeć film z punktu widzenia nocnego portiera. Świetny film Krzysztofa Kieślowskiego, ale trwa 17 minut, tu by nam nie pasował. Dlaczego, proszę Państwa, pokazałem ten film? Pierwsze pytanie do Państwa, czy Państwo znacie nazwisko tego człowieka? Czy usłyszeliście Państwo, jak on się nazywa? Nie, tylko że mu mówią królu, nie? Mówią królu. I właśnie, dokładnie, proszę Państwa. Portrety dokumentalne to jest taki gatunek kina dokumentalnego, w którym... opowiadamy o jednej osobie, ale opowiadamy o niej, bo jest w jakiś sposób wyjątkowa. Pojawia się jej nazwisko, imię, my coś o niej wiemy. Jak pojawi się imię i nazwisko, no to ona, jakby wiecie Państwo, wchodzi do pamięci zbiorowej, nie? I wtedy nie jest już anonimowa, taka jak każdy, jak, nie wiem, jakaś przeciętna postać, tylko już z kimś już bardziej wyjątkowym. Dlaczego tutaj profesjonalnie pojawia się imię i nazwisko? Dlatego, że autorowi tego filmu nie zależało na tym, żeby pokazywać człowieka ze względu na to, że jest indywidualny, to znaczy, że się jakoś imię nazywa, tylko że reprezentuje pewne postawy społeczne. Nie mam do czynienia, proszę Państwa, pewnie kojarzycie Państwo z lekcji może polskiego, nie mam do czynienia z tak zwanym charakterem, czyli z kimś, kto ma jakiś wyraźny, indywidualny charakter, tylko z tak zwanym typem. Takich ludzi, jak ten król, było w Polsce wielu. Więc jeśli realizator skierował kamerę na niego, to nie po to, żeby powiedzieć z imienia, nazwiska, jaką on ma historię rodzinną, tylko żeby pokazać, że takich jak on, typowych ludzi, jest w Polsce wielu i to jest niestety niepokojące. Bo być może, proszę Państwa, nie zwróciliśmy na to uwagę. Uwagi, ale ten człowiek, to co ten człowiek mówi, to jest naprawdę głęboko niepokojące. Bo odrobinę historii, proszę Państwa, kiedy on mówi, że w czasie wojny nie żyło mu się źle, bo obszywał Niemców, jest krawcem, tak? A później, kiedy wkraczali Rosjanie,
Armia Radziecka, to witał ich chlebem, solą i papierosami, tak? Zorganizował milicję komunistyczną, nie? No to, to nie może, jedno z drugim się nie da uzgodnić, prawda? To on mówi, nie żyło mi się źle, kapitana wznisz, używa takiego sformułowania, nie obszywałem wcale, czyli tych najwyższych partyjniaków, prawda, żołnierzy obszywałem. No zawsze tak potrafiłem jakoś żyć, prawda? No tak mnie tytułują, królu, bo wszyscy mnie lubią, nie? Z każdym się dogaduje. Przecież to jest kolejny przykład typowego konformizmu, nie? Jak mi wiatr zawieje, jak kurek na wietrze, tak jak się obracam. Przychodzą hitlerowcy, ja ich obszywam jako krawiec. Przychodzą komuniści, ja ich witam chlebem i solą. Jakby sprzeczności między jednym i drugim nie było. A później jeszcze typowy hipokryta idzie pogadanki głosić młodzieży o tym, jak w czasie wojny było, nie? Jakby on wiedział, jak w czasie wojny było, skoro facet kurka obszywał tylko mundury Niemcom, nie? A nie walczył wcale, nie? I się słucha tego człowieka i jest się przerażonym nawet nie ze względu na to, co on mówi, że jest to takie ewidentne, ewidentnie konformistyczne, ale że nie ma świadomości, że ten, który filmuje go, robi z niego, przepraszam, udrzełacha, byśmy powiedzieli, że używam takiego sformułowania, w każdym razie, że go krytykuje, że to jest pamflet na niego, że wystarczy go wysłuchać, a on sam wystawi sobie negatywne świadectwo. I on jest dumny z tego. Dumny z tego, co powiedział. I nie ma świadomości, że Marcel Łoziński nie zrobił dlatego, że on jest wybitną, wyjątkową postacią, w co on mocno wierzy. Tylko, żeby pokazać te niebezpieczne mechanizmy kryjące się za jego myśleniem. Takich jak on było setki. W związku z tym nie podaje imienia, nazwiska, tylko jego ksywę, król. Takich królów świata w PRL-u, ludzi o małym wykształceniu, ale potrafiących narobić dużo szkody innym też, było naprawdę bardzo dużo. To jest dokładnie, proszę Państwa, jak film z punktu widzenia Nocnego Portiera. To jest portier, który w jakiejś portierni w fabryce zachowuje się jak faszysta. Jak ludzie wchodzą, to on ich kontroluje tak, jakby, kurczę, miał jakąś większą misję do spełnienia, tak? To, co on mówi, jest niepokojące. Proszę Państwa, systemy totalitarne lub autorytarne składają się właśnie z takich jednostek, które są nieświadome tego, że służą władzy i są jak na wietrze kurek. Nie mają moralnego, nie mają sumienia tak naprawdę, nie mają samoświadomości, że nie można tak robić i jeszcze się z tego cieszą. Bo im dobrze. I on portret. Znowu typowość. Tam była część za całość, szkoła, tak naprawdę cała Polska. Tutaj jeden człowiek, a tak naprawdę cała masa, duża klasa społeczna ludzi, którzy ten system jednak wspierali i tworzyli. Żeby, proszę Państwa, jeszcze nie być głosowany a propos tego z punktu widzenia z tego portiera, pozwolę sobie kilka cytatów z tego drugiego filmu, gorąco zachęcając, żebyście Państwo go obejrzeli. Na przykład, regulamin jest ważniejszy jak człowiek. Znaczy się, jak człowiek nie stosuje się, przepada. Wpada w takie po prostu bagno i wtedy, proszę Pana, nikt nie ten człowiek. I dzieci się muszą też zastosować do tego regulaminu. I dorośli ludzie, którzy żyją, proszę Pana, na świecie. No, jakbym słyszał Panią nauczycielkę z filmu Szkoła Podstawowa, nie? Regulamin jest najważniejszy. Tak? Albo tutaj, ja sądzę według swojego rozumu, że musi być ta kara śmierci. Zrobić takie szubienice. Taki sąd zrobić i dać mu tę karę śmierci, powiesić go po prostu publicznie, dziesiątki, setki ludzi by to zobaczyło. To jest niepokojące. Nie? Z punktu widzenia Nocnego Portiera, zresztą nawiązuje przynajmniej do takiego filmu, Nocny Portier, o portierze, który się fabularnego, który się ukrył, dawny nazista, który się ukrył w hotelu, nie? I teraz nikt go nie rozpoznaje. Stąd Kieślowski nawiązał w tytule, z punktu widzenia Nocnego Portiera, że w Polsce także mogliby stać się ludzie o faszystowskich poglądach. Nie? Regulamin jest najważniejszy. Więc, proszę Państwa, znowu niepokojąca rzecz tutaj. I ostatni fragment, to fragment Państwu pokażę. Mówiłem Państwu o tym, że ta szkoła była podzielona na różne nurty. Nurt rejestracji, czyli takiego mocnego ingerowania w rzeczywistość, to była szkoła podstawowa, to był oczywiście król, gdy się go wysłuchało i on się sam odsłania jakby, nie? Nie trzeba dokonywać niczego innego, on po prostu sam mówi i dziękuję, się pogrąża. A to jeszcze dodam, proszę Państwa, jak ten film powstał, zupełnie przez przypadek. Jeden z najlepszych polskich dokumentów powstał przez przypadek, ponieważ Łoziński wracał z planu innego filmu, Wizyta, i zatrzymał się w tej restauracji. Ale miał mało taśmy filmowej. To znaczy miał tylko właściwie na taką wypowiedź, jak Państwo tutaj widzieliście. No, trzeba było coś zrobić. Mówi, no jak ma być to portret, to niech będzie portret, nie? Niech facet stoi, nie? My go pokażemy, a taśmy magnetycznej do nagrywania dźwięku miał w opór, nie? Więc zrobił z nim bardzo długi wywiad, ale nakręcił dwa ujęcia. Raz jak stoi tak, nie? Blisko, portret, nie? I drugi jak idzie tam za ten bar. A później, to jest trochę nadreaktywny, kurczę, z rana, nie? Z rana, wiecie Państwo, pod wieczór już jest inaczej, już po tych kilku filmach festiwalowych, to człowiek się zapada. W każdym razie dodał jeszcze kilka zdjęć i powstał film dokumentalny. Czasem trzeba temu szczęściu pomóc, nie? Zobaczyć, że jest ciekawa postać do sfilmowania.
Proszę Państwa, drugi nurt był też nurtem groteskowym. Najwybitniejszym reprezentantem był Marek Piwowski. I proszę Państwa, telewizja zleciła mu nakręcenie filmu o, jak Państwo tutaj widzicie, 9. konkursie fryzjerskim państw socjalistycznych o puchar przyjaźni. Coś takiego kiedyś było, proszę Państwa. No i on, proszę Państwa, zrobił swoje. Jak to Piwowski, nie? Czy, jeśli ktoś z Państwa kiedyś widział Rejs, to wie, jaki on ma stosunek do świata. A jak nie, to zobaczycie Państwo na fragmencie filmu. Zachęcę Państwa do obejrzenia, może w domu. Jest do uzyskania. Tak, proszę Państwa, jak widzicie Państwo, nowa zmiana nie posługiwała się tylko i wyłącznie poważną tonacją, ale potrafiła wznieść się także na poziom właśnie takiego żartu, satyry, karykatury, czy nawet można powiedzieć groteski, czyli takiego świata, który, jak Państwo wiecie, jest połamany, nie? Rozsypany, właściwie nie ma na siebie pomysłu. I tu, proszę Państwa, jest kilka pewnie scen śmiesznych w tym filmie, długo by o tym opowiadać, tyle czasu aż nie mamy. Natomiast, proszę Państwa, jeśli mówiliśmy o tym, że każdy z tych filmów był jakąś metaforą czegoś, prawda? Tą pars pro toto, część za całość. To tutaj, proszę Państwa, na przykładzie tego konkursu dla fryzjerów wyrażono pewien stan, czy pewną ideę, która się pojawiła na początku lat 70. Oto, proszę Państwa, gdy przyszła nowa władza, to powiedziała tak: otworzymy Was teraz na Europę, na świat, nie? Francja, elegancja, można powiedzieć, przyjeżdża, prawda, ten francuski jakiś tam łącznik, fryzjer, prawda, i mówi, że w imieniu francuskich kolegów ich wita wszystkich, czyli na taką europejskość. Proszę Państwa, my oglądamy ten film i myślimy sobie, kurczę, ale europejskość, no, słoma z butów wyłazi, tak? Ten konferansjer, Wodzirej, nie? Boże, jak on bredzi, nie? Numero uno bite, nie? To jest moje ulubione, często mówię, numero uno bite, prawda? Albo nie usta, niestety mu się nie udało powiedzieć to, co trzeba. Albo ten, który jest ubrany niezwykle elegancko, pamiętacie Państwo? I jest jedyny wywiad, nie? Robiony. Nie mógł sobie odpuścić tego gościa Piwowski, bo klasyczne strzyżenie polega na tym, że się goli, strzyże klasycznie. Kurka. A później, jak zaczyna jeszcze bredzić, no i tutaj ten cyrkielek i tak dalej. Widzicie Państwo jego, prawda, powierzchowność? Po europejsku ubrany, a gada jak wieśniak, nie? To jak wieś taka. I to jakby w tym filmie chodziło o pokazanie tej takiej pretensji Polaków do bycia lepszymi niż są, nie? A tak na dobrą sprawę, jak powiedziałem, wyłazi słona z butów, a mikrofon nie działa, nie? Ta pani się tam śpiewa, no nie, ona se śpiewa, nie? I tak tego nie słychać, nie? Ale jeszcze co ciekawe, proszę Państwa, sfilmowano tego parodystę, nie? Tego, to już była specjalna, oczywiście on sobie tak wymyślił, że to była taka parodia muzyki zachodniej, nie? Oglądamy parodię muzyki zachodniej, a jednocześnie oglądamy parodię społeczeństwa, które próbuje być zachodnie, nie? To jest, tego się oglądać nie da. Zobaczcie Państwo, jak sfilmował to wszystko Piwowski. Filmował wszystko jak idzie i postawił na montaż. Widzicie, zauważycie Państwo, nie? Że tak na dobrą sprawę całą pracę wykonał na montażu. Ale jaka była idea tego montażu? Żeby łączyć tak, jak się nigdy nie łączy, nie? Czyli po prostu porwany ten montaż jest strasznie, prawda? Ktoś spróbuje zaczynać jakąś frazę, bach, ucina mu się, nie? Albo witamy wszystkich z Bułgarii, cięcie, nie? Wystarczy Bułgaria, nie? Albo bardzo częsty zabieg, proszę Państwa, na etapie montażu, czyli czujemy, że tutaj akurat ingerencja reżysera w tym filmie jest bardzo duża, to znaczy, że on nakręcił dużo materiału, ale nie interesowała go logika tego wydarzenia do końca, tylko interesowało go to, co on ma do powiedzenia na ten temat poprzez taki skomplikowany, dziwaczny montaż. Albo inne zabiegi. Zauważycie Państwo na przykład, że facet wypowiada się, wita, a nagle mu gaśnie światło, nie? To było świadomie zrobione, nie? Żeby wprowadzić pewien taki dyskomfort, żeby wprowadzić pewne takie zamieszanie, żeby to nie było takie uładzone. A najlepszym rozwiązaniem było, proszę Państwa, tak zwany asynchron, nie? Czyli co innego w obrazie, co innego w dźwięku, nie? Co innego komentuje ten, zauważycie Państwo, ten Wodzirej, a co innego oglądamy w obrazie. Fryzura studencka, prawda, nie? Łatwa do uczesania, nie? Takie jakieś wielgaśne. Więc w tym sensie, proszę Państwa, Piwowski pokazał, że można stworzyć świat rozsypany, nie? Sfilmowany, ale następnie niedokładnie złożony, dokładnie tak samo jak ten świat, który jest pokazywany, nie? Który nie ma na siebie trochę pomysłu, jest groteskowy, tak? Z wykorzystaniem bardzo silnie montażu, obrazu i dźwięku. I proszę Państwa, przechodząc do pewnych do wniosków, wiem, że już czas nas goni, przechodząc do wniosków związanych z nową zmianą, podsumuję, proszę Państwa, pewne rzeczy. Po pierwsze, jeśli chodzi o gatunki, każdy rodzaj filmu ma gatunki. Tak? My mówimy na przykład o filmie fabularnym, western i tak dalej, to kojarzymy z gatunkami. Natomiast, proszę Państwa, kino dokumentalne także posiada gatunki. Tutaj obejrzeliśmy, proszę Państwa, taki typowy dokument społeczny, szkoła podstawowa, obserwacja pewnego środowiska, obejrzeliśmy portret dokumentalny i obejrzeliśmy reportaż, nie? Z wydarzenia.
No tak. Więc to są różne dokumenty, ale dominowały dokumenty społeczne, czyli opisywanie pewnego środowiska, tak jak Państwu mówiłem, nie? Żeby wyciągnąć z niego jakąś tezę. Dalej, proszę Państwa, zawsze były to dokumenty interwencyjne, czyli realizowane z jakąś wyraźną intencją autorską, którą my czujemy. A nie tak jak filmy Karabasza, Zatrzymanie Sobie, czy Muzykanci. Nie do końca wiemy, o co chodzi. Dalej. Rezygnacja z prymatu obserwacji, czyli ale nie z samej obserwacji. Ta obserwacja, to, że oni się nauczyli obserwacji, dało tym filmom autentyzm. To znaczy my czujemy, że to, co oglądamy, ci ludzie, to są prawdziwi w swoich zachowaniach. Ale żeby osiągnąć tą prawdę, o czym Państwu mówiłem, to trzeba umieć. I oni się tego bardzo dobrze nauczyli. Dalej, różne modele dokumentalizmu. Mi się to podoba, proszę Państwa, w tym filmie, że to jest taki patchwork metod. A spytam kogoś, a sfilmuję z ukrycia. Pamiętacie Państwo, jak podczas tej piosenki, nie? Ta kobieta z tą nogą tam, prawda, i takie jakieś podglądanie, nie? Typowy dokument obserwacyjny. No, wolałbym, żeby zbyt często tak nie było, ale w tym filmie jest, nie? Bo pod piosenkę, nie? Piosenka jest o miłości, więc i o tym. Dalej, proszę Państwa, nadrzędna rola słowa. Niektórzy krytycy tego filmu, tej nowej zmiany zarzucali, że to kino jest za bardzo przegadane, że tam ludzie cały czas gadają. Jak w Szkole Podstawowej, jak w Portrecie dokumentalnym Król, to już w ogóle, prawda? To jest, Król to by jaka audycja była, nie? Moglibyśmy obrazu nie widzieć, jakby i tak byśmy to wszystko zrozumieli. Tylko, proszę Państwa, właśnie na tym zależało filmowcom nowej zmiany. Jak można pokazać, proszę Państwa, coś, co siedzi nam w głowach? No nie wejdzie się kamerą do środka. Natomiast można sprowokować kogoś do wypowiedzi. Albo wprost się wypowiada do kamery i sam się błaźni, jak Król, albo jak ten facet, co jest od fryzjerstwa, nie? Sam się błaźni, albo umieścić w takich sytuacjach, gdzie ludzie gadają, nie? Jak ta ocena Grzesia, i sfilmować to wszystko, że wyjdzie z ludzi to, co najgorsze, tak? Ich konformizm, ich dwójmyślenie i tak dalej, i tak dalej. Czyli trzeba słuchać, trzeba filmować gadanie, bo ludzie wypowiadają swoje sądy i można ich system wartości poznać poprzez słowa. Dlatego to kino jest przegadane. I może nas nudzić, zwłaszcza kiedy dotyka tematu, który nam nie jest bliski, nie? Szkoła Podstawowa jest nam bliższa, ale już Król niekoniecznie, nie? Ale to było ważne. Czyli przegadanie ewidentnie, nie? Dalej. Główne pola zainteresowań. Świadomość społeczna. Co myślą Polacy? Jaki jest ich system wartości? Ten poziom, czasem się przynajmniej używa takiego brzydkiego słowa, psychospołeczny, nie? Do którego się łatwo nie dojdzie, ale jak się dobry film zrobi dokumentalny, to można. Nie? Pokazać wszystkie błędy, konformizm, dwójmyślenie, hipokryzję, to wszystko jest. I zobaczcie Państwo, kiedyś Orwell nie pisał, że najgorszą sytuacją w państwie totalitarnym, Polska nie była państwem totalitarnym od 1956 roku, była raczej autorytarnym, można było sobie pozwolić na wolność myślenia i nie wyrażania poglądów, nie ujawniania swoich poglądów. Ale proszę Państwa, najgorszą sytuacją jest wtedy, kiedy człowiek zaczyna zachowywać się i myśleć tak, jak chce władza, nie? I nawet tego nie dostrzega. Czyli kiedy państwo totalitarne przemocą oddziaływuje na jego system wartości i on się zaczyna podporządkowywać temu systemowi wartości. Jak dzieci w szkole podstawowej, tak, które atakują Grzesia, one nabywają cech, z którymi później pójdą w życie dorosłe i będą się tak zachowywać. Czyli najgorszą sytuacją, proszę Państwa, jest taka sytuacja, kiedy władza wchodzi nam do głów i odciska swoje schematy. Jak ten człowiek, Król, który był bardzo dobrym, można powiedzieć, narybkiem dla władzy, ponieważ zachował się tak, jak władza chce. Jak ona powie, jakie mają poglądy, to tak się człowiek będzie zmieniał. I proszę Państwa, mówi się czasem, że Polska rzeczywiście nie była państwem totalitarnym, ale jak się ogląda filmy lat 70., to można zobaczyć, jaką szkodę poczynił ten system, ponieważ możemy usłyszeć, zobaczyć ludzkie myśli, ludzką duszę tamtego czasu, ludzki system wartości, i on jest bardzo niepokojący. Ponieważ ten etos, którym się Polacy wtedy kierowali, no, jest pełen bardzo złych cech, które pomagały władzy. Czyli zniewolony umysł? Na pewno nie tak jak, nie wiem, jak w Rosji radzieckiej. Ale jak oglądam dokumenty tego czasu, to mam poczucie, że Polacy dali się trochę omamić władzy. I że w tych dokumentach właśnie ten odcisk komunizmu na poziomie świadomości i systemu wartości się pojawia. Widzieliście Państwo w tych filmach. One są niepokojące w gruncie rzeczy. Z takich ludzi, z takich zachowań nie wyrastają później dobre relacje. I to są dokumenty synekdochy, tak jak Państwu mówiłem, część za całość, nie? Jak się opowiada o czymś, to się opowiada o całej Polsce. Jak się opowiada o innym człowiekiem, opowiada się o całej klasie ludzi. Bo im zależało na tym, żeby wstrząsnąć społeczeństwem, nie? I jedna rzecz, proszę Państwa, na końcu tylko jeszcze. Ten film Państwo zobaczycie. Egzamin dojrzałości. On jest znowu o szkole. O egzaminie maturalnym. O tym, co mówią przed wejściem do
na egzamin młodzież, jaka jest buńczuczna, ja nie powiem tego, co oni chcą, bo to jest w ogóle egzamin między innymi z wiedzy o partii, nie? W PRL-u trzeba było. Nie powiem tego, co oni wchodzą i widzimy, że wszyscy deklamują. Tak? Czyli o typowym dwójmyśleniu. Ale, proszę Państwa, tu jednak jest różnica czasu. 71 rok, film Szkoła Podstawowa i 78. W 78 roku, jak się oglądało ten film, czy trochę później, bo on nie wszedł wtedy na ekran, dopiero w 80, to, proszę Państwa, co innego przychodziło do głowy. Możemy potępiać tą młodzież, która mówi tak, jak im każą. Prywatnie, przed drzwiami mówi jedno, gdy wchodzi na egzamin, mówi swoje. Trochę tak, jak mówił ten chłopiec w Szkole Podstawowej, nie? Sprytni mówią, myślą to, co myślą, a mówią to, co mówią. Tak samo jest tutaj z tą młodzieżą. I możemy ich potępiać właśnie za dwójmyślenie, hipokryzję i konformizm. Ale z drugiej strony, proszę Państwa, spójrzmy, jakie mieli możliwości, czy jakie mieli wyjście ludzie w tamtym systemie, skoro system był opresywny. Może właśnie spójrzmy na to, proszę Państwa, odwrotnie, to znaczy, że była to forma obrony. Kiedyś taki znany pisarz, Czesław Miłosz, użył takiej kategorii ketman. Ketman to jest taka sytuacja, w której człowiek jedno myśli, a drugie mówi. Ponieważ nie może powiedzieć prawdy, ponieważ system go zniszczy. Więc co musi chronić? Swoją tkankę, swoją rodzinę, siebie, więc kłamie. Kłamie ze świadomością, że kłamie. To oczywiście jakoś zawsze się odciśnie na tym, kiedy człowiek kłamie, ale z drugiej strony może jest to jedyna forma, która nas broni przed państwem. Jakby powiedziała ta osoba, zobaczycie Państwo, ten z egzaminów dojrzałości, jakby powiedzieli prawdę, to mieliby przekroczoną przyszłość, nie? A dlaczego mieli robić tą satysfakcję Państwu? Dawać tą satysfakcję? To woleli skłamać, a później w własnym kręgu robić swoje. Można spojrzeć na to jako na hipokryzję, dwójmyślenie, ale można także spojrzeć jako na strategię przystosowania się społeczeństwa do opresyjnej władzy. Więc jak Państwo wiecie, rzeczywistość społeczna nie jest taka prosta, nie? Także i ocena zachowań ludzkich nie jest taka prosta. Więc wydaje się, że ten film krytykuje, ale jak Państwo go obejrzycie, to zastanówcie się Państwo, czy gdybyście Państwo byli w takiej sytuacji, to nie postąpilibyście Państwo tak samo. Skoro ktoś stoi nad nami z pałą, to czemu mam dać satysfakcję, żeby mnie po plecach bił, nie? Oczywiście można powiedzieć, jak mówił Wacław Havel, ktoś musi być pierwszy i się wyłamać, nie? Jak się wyłamie pierwszy, drugi, siódmy, pięćdziesiąty, jak z Solidarnością, to w końcu ludzie będą dopomagać, dopominać się prawdy. Ale wiecie Państwo, nie każdy jest bohaterem, nie? Więc proponuję, żebyście Państwo obejrzeli ten film także jakby trochę z drugiej strony. Tego już Państwu nie będę mówił, bo już chyba czas nam się kończy, ale jak będziecie Państwo oglądać film Krzysztofa Kieślowskiego, to proszę zwrócić uwagę, że Krzysztof Kieślowski także był dokumentalistą Nowej Zmiany, także pokazywał patologię. Szpital jest świetnym tego przykładem. Nie mają czym, kurka, tych pacjentów leczyć, ale leczą, bo mają poczucie braterstwa z tymi pacjentami. Natomiast Państwo akurat obejrzycie taki film już z późniejszego okresu Kieślowskiego, bardziej metafizyczny, o jakby jednym losie kobiety baletnicy. Tak? Jest 7 różnych kobiet, ale tak naprawdę pokazujący jeden los. Bo Kieślowski to miał do siebie, że zaczynał jako typowy twórca Nowej Zmiany, który chciał wstrząsnąć systemem, ale z czasem coraz bardziej wchodził na poziom pytań metafizycznych, uniwersalnych, takich dekalogowych, nie? Właśnie co to jest braterstwo, czym jest życie człowieka, czy coś po nim pozostaje, nie? Tak jak tutaj. Albo jak w filmie Gadające Głowy zadawał te same pytania różnym ludziom, wpisując tutaj roczniki ich urodzenia, prawda? I nagle się tworzył z jednej strony obraz myślenia społeczeństwa końca lat 70., ale z drugiej strony obraz egzystencji ludzkiej, nie? Powtarzalnej bardzo, nie? W której najważniejszym, na czym człowiekowi zależy, to jest samo życie, tak? Jak mówi babcia pod koniec tego filmu, nie? Co pani by jeszcze chciała, nie? Młodsi mówią to i to ona. No żyć, żebym jeszcze chciała. Bo jak to się powiedział, proszę Państwa, w życiu najważniejsze jest życie, nie? Cała reszta to dodatki, nie? Więc w tym sensie, proszę Państwa, Kieślowski jest tutaj ciekawym przedstawicielem, ale jak wychodzącym trochę w stronę inną. I to, proszę Państwa, było na tyle. Ja, proszę Państwa, przywołałem ten kadr, ponieważ miałem kiedyś taki swetr, nie? Więc, proszę Państwa, dokładnie taki sam. Więc od razu jak go zobaczyłem, mówię, nie, to musi być na koniec, nie, tym bardziej, że tu podaję swój adres mailowy, gdyby ktoś z Państwa chciał jeszcze się podzielić jakimiś refleksjami, to gorąco zapraszam. Dziękuję Państwu serdecznie.